Czekam na opinie Januszów, rybaków już czują ich konkluzje, ze za wszystko odpowiadają saki oraz ryby np. foki, morświn czy dorsze lub śledzie, ponieważ mają czynność pobierać tlen z wody. Dlatego aby chronić Bałtyk należy wybić wszystko. P.S. oczywiście nie wspomną, że winną ponosi tylko człowiek, który zanieczyszcza Bałtyk. P.S. a teraz dawać minusy. Zaprawdę 10 zakładów celulozowych w Szwecji zlokalizowanych jest wzdłuż wybrzeża, a kolejne dwa na brzegach wód śródlądowych. Większość fińskich papierni leży nad Zatoką Fińską. Zaś Huta Miedź w Rensker, zakład produkcji dwutlenku tytanu w Pori i Huta Metali w Harjavalta są najważniejszymi punktowymi źródłami metali ciężkich i kwasów nieorganicznych na obszarze Zatoki Botnickiej. Z kolei St. Petersburg dziennie generuje do atmosfery blisko 100 tysięcy kg związków chemicznych. Większość emisji pochodzi z ruchu komunikacyjnego. Dodatkowo każdego dnia wypływa z miasta około 4 miliony metrów sześciennych ścieków, szlam, który zawiera mniej więcej 2000 ton związków chemicznych, wpływa do Newy bez jakiegokolwiek oczyszczenia. Nie lepiej przedstawia się sytuacja w Kaliningradzie. Miasto wciąż nie ma oczyszczalni ścieków. W efekcie ścieki 400 tysięcy mieszkańców wpadają wprost do morza. Niechlubne miejsce wśród trucicieli Bałtyku zajmuje także Estonia. Intensywne przetwórstwo łupku naftowego stanowi główne źródło metali ciężkich i fenoli. Każdego roku ulatuje do atmosfery mniej więcej 200 tysięcy ton lotnego popiołu, który zawiera ołów, cynk, miedź, kadmir, tędź. Dużą rolę w procesie zanieczyszczenia Bałtyku odgrywa także rolnictwo, które nasycone nawozami sztucznymi, stale zasila dopływ rzeczny. Działalność rolniczą w obrębie zlewni Bałtyku oblicza się na około 200 tysięcy ton azotu i 5 tysięcy ton fosforu, wpływających co roku do morza. Dopełnieniem dramatu sytuacji są wycieki oleju. Przeważnie dochodzi do nich ze statków i przybrzeżnych platform wiertniczych. Poważnym zagrożeniem jest również ropa naftowa. Zbiornikowce przewożą rocznie ponad 100 milionów ton czarnego złota. Niestety, corocznie wykrywana jest duża ilość wycieków. A prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Prognozuje się, że do 2015 roku transport ropy wzrośnie do 250 milionów ton rocznie.